Pewnie możecie się zastanawiać, dokąd przeznaczone było tak wielkie dzieło, jak ten obraz, który znajduje się za moimi plecami. Jesteśmy w galerii sztuki dawnej Muzeum Narodowego w Warszawie, w sali, która poświęcona jest sztuce powstałej po Soborze Trydenckim. Sobór ten, biorący swoją nazwę od miasta Trydent, miał na celu ustalenie stanowiska Kościoła katolickiego wobec nowego zjawiska, jakie pojawiało się w Europie, czyli fali protestantyzmu. Jednym z ważniejszych punktów tego soboru była refleksja, jak przyciągnąć wiernych do Kościoła, jak sprawić, ażeby prawdy wiary stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla wiernych. Nie tylko ze względów teologicznych, ale również ze względów estetycznych. Sztuka katolicka, która powstawała w kontrze do sztuki czy w ogóle zjawiska protestantyzmu w Europie, miała pewne zasady, które wymierzone były w to, ażeby prawdy, które opowiada czy które przekazuje Kościół katolicki, były atrakcyjne dla widza, oczywiście wiernego widza. I obraz, który jest za mną, jak możecie zobaczyć, ma olbrzymi rozmiar. I taka też miała być między innymi sztuka kontrreformacyjna. Sztuka ta miała oddziaływać skalą, sposobem ukazania postaci, które nagle były bardzo monumentalne, dynamiczne, ale również doborem tematów. Częstymi bohaterami tych obrazów były postaci świętych, często ukazywane w trakcie sprawowania cudu, czy też asystowania przy scenie, kiedy wydarza się cud. Albo z drugiej strony postaci świętych, męczenników. I wtedy podkreślany był wątek bólu, fizycznego cierpienia owych postaci, tak ażeby widz miał możliwość wczucia się w ich emocje, wczucia się w ich stan i jednocześnie doświadczenia tego, jak silna była ich wiara, jak dużo ich kosztowało to, ażeby pozostać przy swoich zasadach religii chrześcijańskiej. Obraz, który widzicie za mną, ta niezwykle duża kompozycja, przypisywany jest Peterowi van Lintowi. Był to artysta, który tworzył w XVII wieku w Antwerpii. Antwerpia, która dzisiaj znajduje się na terenie Belgii, wówczas należała do tzw. Niderlandów Południowych. Była to część Niderlandów, która w wyniku wojen religijnych pozostała pod panowaniem Habsburgów, a zatem była pod, czy też w obrębie Imperium Katolickiego. I znajduje to bezpośrednie przełożenie na to, jaka sztuka tam powstawała. Antwerpia stała się centrum artystycznym, które wytwarzało dzieła na potrzeby Kościoła, między innymi. I w ten sposób też, czy też w sztuce, która tam powstawała, realizowane były postanowienia Soboru Trydenckiego. Peter van Lint był pod wpływem twórczości jednego z najważniejszych, jak nie największego twórcy Antwerpii, czyli Pietera Paula Rubensa. Na pewno kojarzycie jego dzieła. Najbardziej znane są postaci dosyć korpulentnych kobiet, ponieważ taki styl on preferował. Natomiast jest on też twórcą niezwykle dynamicznych, monumentalnych dzieł, które tworzone były na zamówienie Kościoła. Dzisiaj możemy je oglądać chociażby wciąż w katedrze w Antwerpii. Przez długi czas to dzieło, o którym sobie teraz opowiadamy, było zagadką dla nas tutaj w muzeum. Temat tego niezwykle ciekawego przedstawienia był nierozpoznany,
trudny do zinterpretowania. Udało się to dopiero Hannie Benesz. Przyjrzyjmy się temu, co widać na tym obrazie. W olbrzymim wnętrzu, raczej pałacowym niż kościelnym, widzimy tłum postaci zebranych przed ołtarzem. Wyróżnia się szczególnie postać pięknie ubranej młodej kobiety, która wznosi modły ku niebu w oczekiwaniu na to, aby stał się cud. To, co oglądamy, to scena wstawiennictwa świętej Elżbiety Węgierskiej, która miała prosić o uzdrowienie owego młodzieńca, którego widzimy po lewej stronie kompozycji. Jest on ukazany w takim dynamicznym ujęciu, stojący na rozstawionych nogach i trzymany przez towarzyszące mu postaci. I możemy też przeczytać, że z jego ust wychodzi napis, który należy tłumaczyć: przestań pani, bo ja płonę. Jest to nawiązanie do rzeczywistej historii, oczywiście rzeczywistej względem legendy hagiograficznej dotyczącej owej świętej Elżbiety, w której miała ona się przyczynić, jej modlitwa miała się przyczynić do tego, że z ciała owego młodzieńca zostały wygnane, jak to wówczas określano, demony. Dzięki modlitwie świętej Elżbiety ów młodzieniec został przywrócony na łono Kościoła, wyrzekł się grzesznego trybu życia. Tego typu przedstawienia były częstym tematem sztuki kontrreformacyjnej, czyli katolickiej, ponieważ ukazywanie cudów jako boskiej interwencji było jednym ze sposobów na pokazanie wszechmocy Boga. Możecie się zastanawiać, do jakich wnętrz był przeznaczony ten niezwykle imponujący obraz. My też się nad tym zastanawiamy. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się, że należał on do cyklu przedstawień przeznaczonych do jakiegoś szpitala w południowych Niderlandach. Szpitale wówczas pełniły szerszą funkcję niż to, co dzisiaj znamy. Były nie tylko miejscem uzdrawiania, czy też to takim miejscem oferującym chorym miejsce, gdzie mogli wracać do zdrowia, ale również stanowiły czy rodzaj hospicjum, czy opieki nad biednymi, tutaj w zależności od tego, jaką akurat formę przyjęły. I dzieło to mogło stanowić jeden z obrazów zdobiących próżganki, ponieważ szpitale te były inne niż dzisiaj nasze szpitale, były takimi formami trochę pałacowymi, moglibyśmy powiedzieć, i te korytarze często były otwarte na jakiś wewnętrzny dziedziniec, rodzaj ogródka, w związku z czym mogło w takim właśnie ciągu korytarzy znajdować się przedstawienia, takie jak to, ukazujące moc boskiej interwencji w przywracaniu kogoś do zdrowia. Zwłaszcza, że jeżeli przyjrzycie się bliżej temu obrazowi, to w tle za tą główną sceną zobaczycie mniejszą scenkę, w której postaci niosą bezwładne ciało, prawdopodobnie mężczyzny, właśnie do takiej budowli, która wygląda trochę jak kościół, a może właśnie jest nawiązaniem do takiej budowli szpitalnej. Dlatego też byłoby to dzieło odpowiednim do dekorowania takich wnętrz, też podnoszenia na duchu pacjentów, osób, które korzystały z dobrodziejstw takiej placówki.